Jesteśmy w jednym z 20 zakładów w spółdzielni mleczarskiej Mlekowita w Baranowie. Skup mleka prowadzimy na terenie kilkudziesięciu powiatów. Przerób dzienny mleka wynosi około 1 000 000 litrów. Obsługujemy ponad 2 000 dostawców. Zakład w Baranowie jest zakładem produkującym generalnie sery. Sery zarówno holenderskie, jak i sery typu cheddar. Ponadto produkujemy jeszcze sery pleśniowe oraz w 2012 roku uruchomiliśmy produkcję twarogu, którego produkujemy około 20 ton dziennie. Za rok ubiegły twarogu wyprodukowaliśmy ponad 6,5 tysiąca ton, serów holenderskich ponad 14 tysięcy ton. Ogólnie posiadamy dwa zakłady. Zakład serów pleśniowych, który kupiliśmy 3 lata temu, oraz ten zakład macierzysty, który jest już ponad 90 lat w Baranowie. Generalnie z tego zakładu dziennie wyjeżdża ponad 100 ton produktów, wyrobów na rynek polski i nie tylko, zagraniczny też. Znajdujemy się na hali produkcji twarogu, zwanej twaroszkarnia. Jest to pierwsza w Polsce twaroszkarnia, tak zwana twaroszkarnia bezformowa, bez użycia form, gdzie proces formowania odbywa się w kolumnach formujących. Proces technologiczny odbywa się tradycyjnie, czyli do kotła jest wlewane mleko, gdzie dodawane są bakterie, które fermentując laktozę wytwarzają kwas mlekowy. W ten sposób powstaje skrzep, który dalej jest obrabiany, z którego powstaje twaróg. Produkujemy twaróg chudy, półtłusty, tłusty i twaróg bez laktozy. Rocznie jest to około 6,5 tysiąca ton. Mlekowita, jako dobrze rozpoznawalna marka oparta na komunikacie Polska, już od ponad 90 lat zdobywa zaufanie klientów i wyznacza trendy na rynku, proponując najwyższej jakości produkty mleczarskie, największy wybór nabiału w Polsce i w Europie. Dzięki współpracy 2000 dostawców i pracowników zakładów w Baranowie, codziennie na półki sklepowe, a co za tym idzie, na stoły Polaków, trafiają wyśmienite produkty.